Hej, witam w dębowej hadce. Wyspy, te odległe i tajemnicze enklawy, od zawsze intrygowały ludzkość swoją nieodkrytą aurą i nieuchwytnym czarem. Są one miejscem, gdzie rzeczywistość splata się z fantazją, a codzienność ustępuje miejsca niezwykłości. Nieodkryte klejnoty oceanów i mórz są pełne tajemniczych legend i opowieści które przyciągają jak magnes zarówno żądnych przygód poszukiwaczy, jak i tych, którzy pragną odnaleźć oazę spokoju z dala od zgiełku codzienności. Wyspy są również nieocenionym źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu. Od Robinsona Crusoe autorstwa Daniela Defoe po Wyspę Skarbów Roberta Louisa Stevensona są one scenarią wielu znanych i cenionych dzieł, a także tłem dla wielu opowieści o poszukiwaniu skarbów, walkach z piratami czy odkrywaniu nowych, nieznanych dotąd lądów. Jeśli chodzi o zaginięcia z serii Missing for One One, to wiele z nich dotyczy właśnie takich obszarów. Sporo spraw pochodzi z tajemniczej wyspy Vancouver, omawianej w jednym z odcinków. Tajemnicze zaginięcia z wyspy Isle Royal czy słynne zniknięcie latarników z wyspy Flanana to kolejne przykłady. Osobiście spędziłem większość życia mieszkając na wyspie Uznam, więc klimat tajemniczości i izolacji jest mi bardzo dobrze znany. W dzisiejszym materiale skupimy się na tajemnicach innych wysp, które skrywają w sobie równie fascynujące i nieodgadnione sekrety. Bell Island. Wyspa ta ma długą i wspaniałą historię, która sięga aż do XVI wieku, kiedy po raz pierwszy dotarli na nią europejscy odkrywcy. Obszar ten stał się sławny dzięki wydobyciu rudy żelaza, które miało miejsce od końca XIX do połowy XX wieku. W tym okresie wyspa była jednym z głównych producentów rudy żelaza na świecie. Co miało kluczowe znaczenie dla rozwoju kanadyjskiego przemysłu. Ślady górniczej przeszłości wyspy są widoczne do dziś w postaci ruin dawnych kopalń, a także domów, które niegdyś zamieszkiwali górnicy. Oprócz oszałamiającej naturalnej scenerii wyspa posiada również bogate dziedzictwo kulturowe. Na jej terenie znajduje się wiele historycznych miejsc, takich jak Wabena Heritage Site które daje gościom wgląd w górniczą przeszłość wyspy oraz latarnia morska Bell Island Lighthouse zbudowana na początku XX wieku. Oba te zabytki są świadkami górniczej historii regionu. Na wyspie mieszka również aktywna społeczność, a wielu jej członków to bezpośredni potomkowie pierwszych osadników i górników. Miejscowi są znani ze swojej serdecznej gościnności i chętnie dzielą się z podróżnikami opowieściami o swoim życiu. Na tej tajemniczej wyspie położonej na wodach Atlantyku, u wybrzeży Kanadyjskiej Nowej Fundlandii krąży legenda o przerażającym stworzeniu znanym jako Bell Island Hag, czyli stara wiedźma z wyspy Bell. Ta postać, wywodząca się z folkloru przekazywanego ustnie przez wiele pokoleń, jest zjawiskiem budzącym grozę, które przybiera postać zaniedbanej starszej kobiety o długich, rozczochranych włosach i postrzępionych ubraniach na ciele. Ta skalista wyspa o powierzchni 34 km2, smagana przez nieustanne wiatry, jest domem dla nieco ponad 3000 osób. Mówi się, że jest nawiedzana, a jej bliskość do St. Johns sprawia, że jedynym sposobem na dotarcie do niej jest prom. Niektórzy mieszkańcy okolicznych terenów twierdzą, że jest to miejsce, gdzie granice między światem żywych i umarłych, a nawet czymś znacznie bardziej złowrogim zacierają się. Legenda o wiedźmie z Bell Island narodziła się podczas rozkwitu kolonii górniczej która istniała na wyspie na przełomie XX i XXI wieku. Opowieści mówią, że potwór ten przychodził do domów górników w środku nocy i siadał na ich klatkach piersiowych, dusząc ich na śmierć. W ten sposób legendy opisują, jak wiedźma zabijała górników. Wielu z nich twierdziło, że ta istota odwiedziła ich, a niektórzy posunęli się nawet do stwierdzenia, że jej dotyk sprawiał, że nie byli w stanie się ruszyć. Pochodzenie tajemniczej wiedźmy z Bell Island jest przedmiotem licznych spekulacji i domysłów. Niektórzy z mieszkańców twierdzą jednak, że ten domniemany duch zapewnia im bezpieczeństwo i dobrobyt. Okoliczne bagna o nazwie Bowers Marsh słyną nie tylko z bogatego ekosystemu, ale także z tego, że według miejscowych można tam zobaczyć tajemnicze światła, giną tam ludzie, a także widywany jest duch kobiety, która zmarła na wyspie wiele lat temu. Historie o niej przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Przypuszcza się, że trudne warunki życia na Bell Island doprowadziły żonę jednego z górników do szaleństwa, a ostatecznie do samobójstwa lub morderstwa. Podczas pobytu na bagnach wiele osób na wyspie, zarówno stałych mieszkańców, jak i odwiedzających, twierdziło, że doświadczyło dziwnych zdarzeń i uczucia niepokoju. Niektóre osoby zgłaszały nawet paraliż podczas snu, który często jest skojarzony z obecnością duchów lub innych bytów paranormalnych. Pomimo przerażających opowieści i tradycji z nim związanych, Bagno przyciąga dużą liczbę turystów, którzy przyjeżdżają, aby podziwiać jego naturalne piękno i odkrywać bogate dziedzictwo kulturowe wyspy. Osoba doświadczająca paraliżu sennego jest skazana na bezruch i milczenie podczas zasypiania lub budzenia się. W trakcie takiego epizodu, jednostka może doświadczyć żywych, niemal realistycznych halucynacji. Jedną z nich jest uczucie, jakby ktoś lub coś ciężkiego siedziało na klatce piersiowej. To doświadczenie jest nazywane zjawiskiem Old Hack. Nazwa ta pochodzi od Bell Island Hack, postaci z legendy Nowej Fundlandii, która rzekomo dusiła górników siedząc na ich klatkach piersiowych. Zjawisko Old Hack jest częstym objawem paraliżu sennego. W Polsce znamy to pod nazwą Zmora senna. Uważa się, że jest to związane z normalnym procesem, w którym mózg paraliżuje ciało podczas snu, aby uniemożliwić jednostce odgrywanie swoich snów. Z drugiej strony zdarzają się przypadki, w których mózg może się częściowo wybudzić, podczas gdy ciało nadal jest sparaliżowane. Prowadzi to do żywych halucynacji i doświadczeń związanych z paraliżem sennym. Mimo, że uczucie paraliżu sennego może być przerażające i nieprzyjemne, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Stan paraliżu sennego może pojawić się u każdego. Pomimo wielu badań jego przyczyny nadal nie są do końca znane. Według szacunków i przewidywań na ryzyko paraliżu sennego. Są narażone osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, problemy ze snem oraz osoby, które nadużywają alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Tak więc, bardzo możliwe, że pracujący w ciężkich warunkach górnicy, żyjący na odizolowanej, smaganej silnymi wiatrami wyspie, gdzie noce, zwłaszcza w zimie, były bardzo srogie, byli zdecydowanie bardziej narażeni na problemy ze snem czy uzależnienie od alkoholu. Może to tłumaczyć powstanie legendy o wiedźmie siadającej na klatce piersiowej. Innym rzekomo nawiedzonym miejscem na wyspie są kopalnie rudy żelaza. Odwiedzający zgłaszali, że słyszeli niepokojące odgłosy i widzieli tajemnicze światła, a niektórzy twierdzą nawet, że widzieli duchy górników. Którzy zginęli podczas pracy w kopalniach. Te historie stały się tak popularne, że wiele osób całkowicie unika zwiedzania tych podziemnych atrakcji. Kolejnym miejscem jest okoliczna latarnia morska. Tam z kolei ma straszyć duch latarnika, który rzekomo zaginął na służbie. Oprócz tych upiornych opowieści Bell Island jest podobno miejscem innych niewyjaśnionych zjawisk, takich jak pojawianie się niezidentyfikowanych obiektów latających. Jednak zjawisko, które zasługuje na szczególną uwagę, to tajemniczy bank, czyli hook na Bell Island, który od czasu przybycia pierwszych osadników jest źródłem zdumienia i licznych spekulacji. To niezwykłe donośne zjawisko, które można usłyszeć na wyspie, jest dobrze znane zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym. Bang to nieuchwytny dźwięk, który niejednokrotnie porównywany był do potężnej eksplozji lub ogromnego huku. Według miejscowych legend, bang ma swoje korzenie na wyspie, choć jego źródło pozostaje nieznane. Co przez lata stanowiło przedmiot zainteresowania i spekulacji. Pierwsze wzmianki o Huku pochodzą od górników, którzy pracowali w kopalniach rudy żelaza na wyspie na początku XX wieku. Od tamtej pory zarówno mieszkańcy wyspy, jak i turyści odwiedzający to urokliwe miejsce zgłaszali doniesienia o tym niezwykłym hałasie, który można było usłyszeć zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Wiele hipotez próbowało to wyjaśnić, ale żadna z nich nie okazała się ostatecznie prawdziwa. Niektórzy eksperci sugerują, że hałas może być spowodowany aktywnością geologiczną, taką jak trzęsienia ziemi czy osuwiska, podczas gdy inni uważają, że może być wynikiem działalności człowieka, np. eksploatacji w kopalni rudy żelaza. Pomimo braku jednoznacznego wyjaśnienia, bank nadal stanowi źródło fascynacji dla wielu osób, które miały okazję go doświadczyć. Niektórzy mieszkańcy wyspy twierdzą nawet, że hałas ten ich uspokaja. Innym niewyjaśnionym zjawiskiem, które miało miejsce na Bell Island w Nowej Fundlandii w kwietniu 1978 roku, jest tak zwany incydent Lens Cove Electromagnetic Pulse, nazwany tak od technicznej nazwy zjawiska. W wyniku potężnego impulsu elektromagnetycznego, który rzekomo zaobserwowano w tym regionie, doszło do znacznych zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i uszkodzeń sprzętu elektronicznego. Mieszkańcy Lens Cove malowniczej osady na wyspie Bell. Byli pierwszymi, którzy zgłosili ten niecodzienny incydent. Opisywali, że byli świadkami oślepiającego błysku światła, po którym nastąpiła awaria. W wyniku tego wydarzenia cała wyspa pogrążyła się w mroku, a wiele urządzeń elektrycznych, w tym telewizory, radia i linie telefoniczne, przestały działać. Padło również wiele zwierząt domowych, takich jak kurczaki i gęsi. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogło być to spowodowane naturalnym zjawiskiem, takim jak potężne uderzenie pioruna czy upadek meteorytu, podczas gdy inni przypuszczają, że źródłem mogła być wadliwa podstacja elektryczna i błąd człowieka. Obie te teorie zostały przedstawione jako możliwe wyjaśnienie tego niezwykłego zdarzenia. Incydent w Lenskow był jedynym w swoim rodzaju zdarzeniem, które nigdy nie zostało wyjaśnione w zadowalający sposób. Była to tajemnica, która przyciągała wielu ludzi ze względu na fakt, że spowodowała odcięcie całej wyspy od energii elektrycznej i uszkodziła różne urządzenia. Jednak pomimo licznych hipotez, które zostały wysunięte na przestrzeni lat, faktyczna przyczyna tego zdarzenia jest nadal nieznana. Jedyne co zostało po tej eksplozji to dwa małe, idealnie kwadratowe kratery na Ziemi. Zgodnie z legendą, okoliczne bagna są domem dla tajemniczych wróżek. Jednakże te złośliwe istoty, które zamieszkują Bell Island, nie mają nic wspólnego z tymi z bajek Disneya. Zazwyczaj opisywane są jako dwumetrowe, płci męskiej, groteskowo zdeformowane monstra. Wróżki te, jak głosi legenda, próbują zwabić niewinnych ludzi w głąb bagna, skąd niektórzy nigdy nie wracają. Obszar ten, owiany złą sławą, zainspirował nowofundlandzkiego dramaturga Roberta Czefa do napisania sztuki. Bell Island to miejsce dzikie i nieokiełznane. Jest dla Nowej Fundlandii tym, czym Nowa Fundlandia jest dla Kanady. Rozmowa z mieszkańcami wyspy o ich wróżkach to zupełnie inne doświadczenie. To są wredne i złowrogie stworzenia. Legendy o wróżkach terroryzujących domy, a nawet porywających dzieci są na porządku dziennym. Pierwsi osadnicy obwiniali te stworzenia za tajemnicze zgony i dolegliwości. Te prastare obawy przetrwały do czasów współczesnych. Jeden z mieszkańców wspomina, że kiedy był dzieckiem jego babcia często kazała mu nosić w kieszeni kawałek chleba lub podartą stronę biblii jako ochronę przed tymi istotami. Innymi duchowymi mieszkańcami wyspy są upiorni górnicy, którzy rzekomo nawiedzają mroczne tunele kopalni numer 4. Białe krzyże wyryte kredą na skalistych ścianach tuneli są ponurym przypomnieniem o podziemnych niebezpieczeństwach, takich jak niespodziewane eksplozje. Bonnie Sprecklin, przewodnik po Muzeum Górnictwa, mówi, że górnicy wyryli krzyże jako sposób na uhonorowanie poległych. Co najmniej 106 górników zginęło w kopalniach na przestrzeni dziesięcioleci, a wiele rodzin górniczych zostało dotkniętych tragedią ich najbliżsi ginęli najczęściej przez osowiska i zawalenia w kopalniach, a także w wypadkach z udziałem dynamitu. Historia o wiedźmie, tajemniczych istotach żyjących na bagnach porywających dzieci, UFO, duchy kobiet, górników i latarnika, tajemnicze światła, wiedźmy siadające na klatce piersiowej, huki i wybuchy energetyczne sprawiają, że Bell Island stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystów. Oprócz tego mieszkańcy wyspy opowiadają o tajemniczych zaginięciach ludzi, którzy zapuszczają się w tutejsze lasy i wody pobliskiej Zatoki, a potem nigdy nie wracają. O sprawach tajemniczych zaginięć na wyspie nie ma zbyt wielu informacji, ale udało mi się znaleźć dwa ciekawe przypadki. 64-letni Melvin Hiller został pierwotnie zgłoszony policji jako zaginiony po tym, jak po raz ostatni widziano go opuszczającego swój dom w Torbay o godzinie 11 w niedzielę 23 września 2018 roku. Śledczy ustalili, że Hiller był ostatnio widziany na pokładzie promu po stronie Bell Island na przeprawę o 1.45 po południu. Kiedy prom zacumował po stronie Portugal Cove, pojazd Hiller'a, niebieski Ford F-150, został porzucony na pokładzie i nie było żadnych oznak, że mężczyzna opuścił prom. Śledczy uważają, że Melvin mógł wypaść za burtę promu podczas przeprawy. Szukają oni jakichkolwiek świadków, którzy widzieli lub rozmawiali z 64-latkiem tego dnia. Królewska Kanadyjska Policja Konna we wschodniej Nowej Fundlandii ostrzegła, że szanse na odnalezienie mężczyzny, który prawdopodobnie utonął na początku tego tygodnia, są niewielkie. Według informacji na stronie internetowej RNC, Hiller powiedział rodzinie, że wybiera się na przejażdżkę, co nie było dla niego niczym niezwykłym, ale nigdy z niej nie wrócił. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie jeszcze tego samego dnia. Nagranie z monitoringu promu pokazuje Hilera spacerującego po poczekalni promu podczas przeprawy o 13:45. Ostatni raz widziano go na nagraniu pomiędzy 13:50 a 13:57, gdy prom znajdował się w połowie drogi między Bell Island a Portugal Cove. Nikt nie widział go schodzącego z promu. Mężczyzna ubrany był w jeansy, niebieską kurtkę wiatrówkę, t-shirt i okulary. Przeszukanie zatoki i pobliskich wybrzeży nie przyniosło żadnych śladów Hilera. Inną sprawą jest ta opisana 24 grudnia 2023 roku na stronie VoCM Local News. Możemy przeczytać tam informację, że policja na wyspie Bell poszukuje zaginionego mężczyzny. 57-letni Jerome Young był widziany po raz ostatni w sobotę około godziny 18.30, gdy wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. Do tej pory nie ma żadnej informacji co stało się z 57-latkiem. Devil Island, jezioro Winnipeg. Na południowo-wschodnim brzegu jeziora Winnipeg w prowincji Manitoba, niedaleko miejsca, gdzie rzeka Winnipeg wpada do jeziora, znajduje się niewielka wysepka o nazwie Devil Island. Według relacji jednego z mieszkańców i zapalonego miłośnika historii, Mariora Invictusa, na wyspie tej niegdyś stała chata. Było to schronienie dla miejscowych rybaków o islandzko-kanadyjskim pochodzeniu. Którzy zatrzymywali się tam, gdy niespodziewanie zaskakiwały ich gwałtowne burze. Opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie mówią, że ta skromna chata była nawiedzona. Istnieje wiele strasznych historii na jej temat. Jedna z nich, szczególnie intrygująca, pojawiła się w książce folklorysty Magnusa Einarsona z 1991 roku. Zatytułowanej islandzko-kanadyjskie narracje ustne. Einarsson usłyszał tę historię od starszego człowieka o islandzko-kanadyjskim pochodzeniu, Halgirmura Stetfelda, podczas wywiadu przeprowadzonego w jego domu w Riverton w Manitobie pod koniec lat 60. Stadfeld powiedział, że diabelska wyspa zawdzięczała swoją złowrogą reputację dwóm tajemniczym zniknięciom mężczyzn. Które miały miejsce w jej pobliżu. Pierwszy z nich to zamożny biznesmen z miasta Winnipeg, który w 1914 roku wybrał się na ryby na południowo-wschodni brzeg jeziora. Jego pusty kajak został później znaleziony dryfujący na wodach pobliżu diabelskiej wyspy bez śladu jego właściciela. Drugi mężczyzna, tubylec, którego imienia Stetfeld nie pamiętał, również zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Diabelska wyspa nie była jedynym miejscem w okolicy otoczonym aurą tajemniczości. W pobliżu znajdowało się opuszczone miasto o nazwie Welsh Harbor, gdzie niegdyś stał Tartak. Kiedy miasto jeszcze tętniło życiem, pięciu pracowników Tartaku zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Według lokalnej legendy po tym wydarzeniu ich duchy nawiedzały okolice. Stadfeld opowiedział Einarsonowi historię pewnego islandzkiego imigranta o imieniu Jonas. Był on znany w całym regionie z dużej swory psów, które trzymał. W skład tej swory wchodziły zarówno wilczarze, jak i psy zaprzęgowe. Pewnej zimowej nocy Jonas zaprzągł swoje psy do sań i wyruszył na zamarznięte jezioro Winnipeg, Mając zamiar polować na wilki w okolicach Diabelskiej Wyspy. W ciągu dnia obszar ten był popularnym miejscem do wędkowania pod lodem, a nocą małe, niechciane ryby, pozostawione w pobliżu otworów połowowych, przyciągały wilki leśne. Te z kolei stanowiły łatwy cel dla wilczarzy Jonasa. Podróżował on często w mrokach nocy, kiedy srebrzysty blask księżyca oświetlał drogę. Jednak gdy tylko północ minęła, księżyc zasłoniły gęste chmury, a widoczność stała się tak słaba, że Jonas zdał sobie sprawę, że powinien skierować się do Welsh Harbor i tam odpocząć. Mężczyzna dotarł do starego, opuszczonego miasta i zaprowadził swoje psy do jednej z opuszczonych chat. Rozłożył gruby, ciężki koc wykonany ze skóry łosia i niedźwiedzia, a sam położył się przy drzwiach. Około drugiej nad ranem sen Jonasa został brutalnie przerwany przez pojawienie się gigantycznego ramienia, które sięgnęło przez otwarte drzwi, chwyciło jego ciężki koc i wyrwało mu go z łatwością. Przez krótką chwilę Jonas mógł dostrzec ogromną postać mężczyzny stojącego za drzwiami, którego rysy zostały przysłonięte przez mroczną ciemność nocy. Zanim zdążył zareagować, jego wierne wilczarze rzuciły się na intruza i pogoniły go w stronę jeziora. Pozostawiając skromniejsze psy zaprzęgowe chowające się w szałasie z podkulonymi ogonami. Wkrótce wilczarze wróciły do szałasu przestraszone z oklapniętymi uszami, gapiąc się ze strachem i wściekłością na potwora, który najwyraźniej zapędził je z powrotem do ich pana. Rozbudzony Jonas stanął na progu chaty ze strzelbą w ręku, wpatrując się w noc. Chociaż nie był w stanie dostrzec tajemniczego intruza z powodu ciemności, jego psy wyraźnie go widziały i rzuciły się zgodnie, kłapiąc i warcząc być może wtedy, gdy olbrzym odwrócił się, by odejść. Jednak, tak jak poprzednio, szybko zostały zepchnięte do defensywy i wróciły do swojego pana. Szczerząc zęby na zagrożenie w ciemności. Trwało to przez resztę nocy. Kiedy świtało, Jonasowi przyszło do głowy, że powinien wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jaki rodzaj śladu lub śladów zrobiło to coś. Jednak nigdzie nie było ani jednego odcisku na śniegu, z wyjątkiem śladów łap psów od drzwi chaty do brzegów jeziora i z powrotem. Oprócz tego, zarówno na śniegu, jak i w błocie, nie było żadnego innego śladu tajemniczej postaci. Wyspa Renauque to miejsce, które skrywa w sobie jedną z największych tajemnic w annałach amerykańskiej historii zagadkę tzw. zaginionej kolonii. Historia ta rozpoczyna się pod koniec XVI wieku w czasach wielkiej eksploracji i ekspansji. Anglia, chętna do zdobycia nowego świata, wysłała ekspedycje przez Ocean Atlantycki. Wśród nich był słynny odkrywca Sir Walter Raleigh, który w 1585 roku założył osadę na wyspie Renault, położonej u wybrzeże dzisiejszej Karoliny Północnej. Osadnicy, którzy przybyli na wyspę. Odważyli się stawić czoła niepewności nowego świata, mając nadzieję na ustanowienie przyczółku dla Anglii i zapewnienie sobie dostatniej przyszłości. Ich przybycie oznaczało początek trwałej legendy, takiej, która będzie nadal pobudzała wyobraźnię przez kolejne stulecia. Życie na Wyspie nauk było dalekie od ideału. Koloniści musieli stawić czoło niezliczonym wyzwaniom, w tym trudnej pogodzie. Ograniczonym zapasom i napiętym relacjom z rdzennych Amerykanów. Zależność osadników od Anglii w zakresie zasobów sprawiała, że ich sytuacja była niepewna. W roku 1586 w atmosferze narastających napięć sytuacja osadników na Wyspie nauk zaczęła stawać się dramatyczna. Zmagając się z wyczerpującymi się zapasami i pogarszającymi się stosunkami z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, Koloniści podjęli decyzję o powrocie do Anglii, ale okazała się ona fatalna. Ich sponsor, Sir Walter Riley, opuścił ich z obietnicą szybkiego powrotu i zapewnienia wsparcia. Powrót do ojczyzny przyniósł kolonistom mieszankę ulgi i niepewności. Jednak ich nadzieje na szybki powrót zostały rozwiane, gdy Anglia uwikłała się w konflikt z hiszpańską armadą. Sir Walter Riley musiał zawrócić, a koloniści zostali pozostawieni sami sobie. Dopiero w 1590 roku, po trzyletnim opóźnieniu, ekspedycja ratunkowa dowodzona przez Johna White'a, gubernatora kolonii, w końcu dotarła na wyspę Nauke. To, co odkryli, zaskoczyło i prześladowało pokolenia historyków i entuzjastów tajemnic. Po przybyciu na miejsce, ekspedycja ratunkowa została wyspę Renauk opuszczoną. Budynki i fortyfikacje wciąż stały, ale nigdzie nie było nikogo z około 115 kolonistów. Jedyną pozostawioną wskazówką były słowa krotowen wyryte na drzewie i Cro wyryte na palisadzie fortu. Znaczenie tych oznaczeń pozostaje przedmiotem dyskusji. Crotowen odnosiło się do pobliskiej wyspy i lokalnego plemienia rdzennych Amerykanów, wywołując teorię, że koloniści mogli szukać schronienia u tego plemienia. Jednak, pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań i dociekań, los zaginionej kolonii pozostał owiany tajemnicą. To, co przetrafiło się kolonistom z wyspy Renouch, przez wieki napędzało niezliczone teorie i spekulacje. Niektóre z najbardziej znanych teorii obejmują integrację z rdzennymi Amerykanami. Teoria, według której koloniści zintegrowali się z lokalnym plemieniem, a następnie zasymilowali się ze społecznościami rdzennych Amerykanów, przyjmując ich styl życia. Konflikt i przemoc. Spekulacje, że osadnicy mogli spotkać się z przemocą lub konfliktem, co doprowadziło do ich zniknięcia lub śmierci. Relokacja. Pomysł, że koloniści mogli próbować przenieść się na inny obszar i ostatecznie zginęli w surowej dziczy. Głód i choroby. Możliwość, że osadnicy ulegli głodowi, chorobom i innym trudnościom, co doprowadziło do ich śmierci. Każda z tych teorii oferuje inne spojrzenie na los zaginionej kolonii, ale żadna z nich nie dostarcza ostatecznej odpowiedzi. Tajemnicza aura otaczająca wyspę Renouk nie zniknęła wraz z upływem czasu. Współcześni badacze i archeolodzy z niezłomnym zapałem kontynuują badania na wyspie i jej okolicach w pogoni za jakimikolwiek wskazówkami, które mogłyby rzucić choćby cień światła na los tajemniczej zaginionej kolonii. Ich nieustępliwe wysiłki zaowocowały kilkoma fascynującymi odkryciami. Nieustannie prowadzone wykopaliska odkryły artefakty i struktury, które mogły być pozostałością po osadnikach, oferując kuszące wskazówki na temat ich codziennego życia i działalności. Zaawansowane techniki naukowe, takie jak analiza DNA populacji rdzennych Amerykanów, mają na celu wyśledzenie potencjalnych potomków zaginionych kolonistów. Skrupulatne badania historyczne i analiza dokumentów miały na celu połączenie wydarzeń prowadzących do zniknięcia osadników. Pomimo tych nieustępliwych wysiłków, tajemnica zaginionej kolonii pozostaje niewyjaśniona, jak układanka z brakującymi elementami. Dziedzictwo wyspy Renóg przetrwało, pozostawiając nas z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Czy zaginięcie to ma jakiś związek z innymi tajemniczymi zaginięciami ludzi, czy jest to po prostu idealny przykład nieudanej kolonizacji? Jak sami widzicie, legendy z tych wysp przeplatają się z historiami tajemniczych zaginięć, które ciężko wyjaśnić. Wydaje mi się, że w każdym podaniu czy miejscowych opowieściach tkwi ziarenko prawdy. Opowiadam je wam, abyście mogli sami poukładać te puzzle i dojść do własnych wniosków na temat omawianych przeze mnie spraw. Dla tych, którzy traktują ten kanał jako kryminalny, w którym czasem opowiadam straszne historyjki, mam złą wiadomość. Dębowa chatka nigdy nie była i nie będzie kanałem o sprawach kryminalnych, a żadna sprawa Missing 411 nie jest sprawą kryminalną. Nie ma w nich podejrzanych ani skazanych. A jeśli w jakimś przypadku dojdzie do skazania kogokolwiek, to sprawa ta przestaje być jedną z serii Missing411 i staje się morderstwem itd. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy coffee albo YouTube Thanks. Do usłyszenia w kolejnym filmie dębowej chatki.